troszeczkę, bo mam już naszego, nie będziemy otwierać. Trenują po domu jakieś 45 minut samczyki. Tu generalnie ten Wing Force działa na to, żeby na teraz na okresie treningów one nie miały zerwanych skrzydeł. My już jesteśmy na mapie. Mamy pokazaną wszystkie informacje drogi, jakie mają przebyć, temperaturę, prędkość wiatru, opady. Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie. Dzisiaj będziemy pokazywać, jak stworzyć lot próbny dla naszych gołąbków z miejscowości, której niekoniecznie możemy wyszukać. Wtedy robimy lot prywatny, wylot gołębi. Dodaj nowy wylot. No już mi to klikłoś, ale jeszcze raz. Dodaj nowy wylot. Wpisujemy nazwę miejscowości najbliżej znajdującej się i wybierz moją lokalizację, żeby nam dokładny punkt położenia skopiowało. Wpisujemy sobie nazwę treningowy i robimy dodaj lot. Dodaj wylot. Wylot, przepraszam. Wylot, tak. Klikamy na ten stworzony przeze mnie lot. Klikamy na gołębnik, który mamy, do którego mają gołąbki lecieć. Mamy datę startu i robimy dodaj lot. Lot prywatny został dodany. Klikamy wyświetl na mapie. Mamy pokazaną wszystkie informacje drogi, jakie mają przebyć, temperaturę, prędkość wiatru, opady. Wszystkie potrzebne nam informacje. Ile mają kilometrów do pokonania? Tu na przykład mamy 40 km i mniej więcej czas zakończenia lotu. Tutaj mamy 39 minut. Możemy też obserwować sobie pogodę po całej trasie, jak tam nam wieje. Akurat tutaj będziemy mieli przyjemny, delikatny lot prawdopodobnie. No to nic innego nie zostało, tylko wypuścić gołąbki. Dokładnie. Pozdrawiam. Artur, gotowy? Witam serdecznie wszystkie koleżanki hodowczynie i kolegów hodowców. Jesteśmy dzisiaj u nas w gołębniku. Co prawda jest pora wieczorna, ale karmienie jest karmieniem. Przyjechałem troszeczkę za późno, więc chciałbym pokazać, jak to się u nas odbywa. Zostały nam 2 tygodnie do lotu, akurat u nas. Mamy już wdowieństwo. W zeszłym tygodniu była metoda jeszcze obiegowa. Teraz można powiedzieć, jest koniec tygodnia. Już są samce oddzielone od samiczek. Już samiczki są u siebie, młode są odłożone. Także ci, co oglądali wcześniej nasz film, to było 2 tygodnie temu, to młode były takie, no takie w gniazdach 14, 15, 16 dniowe, niektóre, bo tam 3 dni różnicy. No teraz już to te młode są oddzielone, odłożone, są ładne kluseczki, takie siedzą u siebie. No ale to nie do tego. Chciałbym pokazać o toś. Tutaj siedzę na szybdowce, może moja małżonka pokaże. Widać. Widać je już, one już pilnują swoich cel. No czekają na karmę, bo są głodne, troszeczkę głodne jak psy. Pokażę teraz karmę, żeby nikt nie myślał, że
że my coś tam... Tak wygląda karma, bardzo delikatna karma, to jest karma RX-a z domieszką jęczmienia jeszcze przez nas, domieszkujemy jęczmień. Teraz to one już czekają, o proszę, one już wiedzą, że będą karmione, znaczy powinny być wcześniej, ale no nie było. Dzisiaj dostaną, jeszcze nie ma lotu, dostaną jogurcik. Można, ja też mogę z nimi zjeść, także nie ma problemu. Odłożę go do takiej ceny, żeby zaraz nie było jogurtomanii. Wymieszam to. Wymieszam. O, tak. Zaraz to dostanę, zaraz. Także. I teraz do... Także już karmę mamy z jogurcikiem. I teraz sypię Wingforce'a. Łyżeczkę, bo mam już naszego, nie będziemy otwierać Wingforce. No i teraz ładnie wymieszam. To chłopaki. Tu mi się daje jedną łyżeczkę, czyli 5 gram na 1 kg karmy. I one już czekają. I tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 wdowców. Także wieczorne karmienie u nas się odbywa bardzo skąpo. No chodźcie chłopaki. Chodźcie, wyszło sześcia. No, takie dwie łyżki sypię na 11 samczyków. I one sobie teraz to spożywają. Tak widać, dzisiaj nawet nie zdążyłem posprzątać im w celach. Lecimy na, mogę pokazać, że miski u nas są w celach, żeby jak ktoś myśli, że mnie ten, to miski są w celach. Z tym, że po prostu w trakcie sezonu, jak się zaczyna sezon lotowy, u nas miska jest odwrócona w taki sposób. Czyli jak zaczynają się już loty? To tak, jak zaczynają się loty, to jest odwrócona miska, także one po prostu siedzą cały tydzień na swoich miskach, ale odwróconych. Przychodzi dzień lotu, to w zależności od jaki jest lot, to odwracamy miskę samczykom, także one sobie wchodzą wtedy do swoich misek. Lecimy na otwartych gniazdach, także tak to wygląda. Nakarmimy je wszystkie, bo to każdy przedział jest do karmienia, one zjedzą sobie, one tak wyglądają. Już nam trenują po domu jakieś 45 minut samczyki, samiczki oszalały, bo potrafią godzinę, godzinę 15, godzinę 20. W zależności, nie używamy flagi jeszcze, nie musimy tego używać, same trenują głębie. Także u nas to tak wygląda. Dzisiaj rano do wody dostały, akurat już je przygotowujemy, tak jakby był sezon lotowy, bo wywozimy gołębie. Byliśmy na 8 wywózkach. Także dzisiaj rano do wody dostały Vita Sprinta. W trakcie sezonu lotowego dostałem go w piątek zawsze na wieczór. A teraz tak jak jest, to pokażę nam. O, tu mam to dzisiaj jest ten. To dzisiaj rano, to jest w starej nazwie, to jest nowa nazwa. Dzisiaj dostały Vita Sprinta, także rano. A ile tego Vita Sprinta? My dajemy po prostu na poidło, jak widać u nas poidła nie stoją w gębniku. Można zobaczyć, że nie ma poidła w gębniku. My robimy coś takiego, że wlewamy po prostu 3 litry wody do poidła. Na 3 litry wody dajemy 12 kropelek. 12 kropelek, to w zależności ile nam się... I jak tam się tam nieraz jedna kropelka więcej wleje, to nie przeszkadza. I po prostu tak, jak samczyki dostały, samczyki już zjadły swoje, to teraz zaraz będziemy chodzili, ale już teraz dzisiaj wieczorem ekranu dostały Vita Sprinta, to wieczorem dostaną czystą wodę. I wchodzimy z poidłem. Dostają poidło, piją, wyciągamy i już idziemy do następnego gębnika. Tak to u nas wygląda, ale w sezonie lotowym używamy poideł, jak jest sezon lotowy, to używamy poideł ceramicznych, takich no typowo ceramicznych, bo ta woda... No taki po prostu, nie wiem czy to przesąd, czy ten, no tak się nauczyłem i tak robię po prostu, że w ceramice wszystko mam. No i karmimy tak jak na razie na te przygotowanie przed tymi krótkimi lotami. Karmimy je głębie tym co widzicie, co było we wiaderku, czyli niektórzy mówią, że bardzo słabo. Nie używamy na początku sezonu żadnych karm takich energetycznych czy wysokobiałkowych. No. My tak po prostu robimy. Nie lecimy może takich tych pierwszych szybkich, krótkich lotów, no ale później jak przychodzą loty już dalsze, to już się dość dobrze nam leci. Także tak to u nas wygląda.
Teraz przejdziemy może... Idziemy karmić dalej. Tak, idziemy karmić dalej, to karmimy wszystkie. Ja to już zostawię. Może nie będę ten, włożę to do celi. Przypominamy, teraz idzie u nas Winkworth. Tak, tak. O, już samczyki już pojadły, już tak, wracają do siebie. Nawet nie czekają już na wodę, o, jak widzicie. Tak. No, także one już teraz idą do siebie, teraz wszystkie nakarmimy. One już siedzą w swoich przedziałach. Przedziały zamykamy. Jak widać u nas w gębniku nie ma przypomnienia. W sumie gołębi do lotu było 68 sztuk było na spisie. Trzy zginęły nam, no jaszczę koło domu nam to wykończył, a dwa nam zginęły na wywózkach gołębie. No, to... Więc straty były na treningach. No, dwie sztuki, także... No ale 8 wywózek, dwie sztuki, to mówię równie dobrze. Chodźcie chłopaki, chodźcie. Tu jest mniej samczyków, więc dostają wieczorem taką... Raz, tu jest 6 samczyków w tym przedziale, więc dostałem tylko taką łyżkę i nic więcej. To poidełko, które tam stoi, ono zawsze tam stoi. Bo jak były małe, młode, to tak po prostu zostało i ono sobie stoi. Dla ozdoby. Dla ozdoby. Czekasz, kto się umyje, ale... Jest sprzątane, ale ja pójdę, nadal stoi. No. Tutaj tak samo mamy... Ile 2, tu 3, mamy? 4, 5, 6, 7 samczyków. O, tu nawet jeszcze widać, jak będzie widać, może... Ten niedawno był przeze mnie szyty, bo właśnie on wrócił do blotu, ale już mu się rana zagoiła, bo też go kroił jastrząbek. Chodźcie chłopaki, chodźcie. Też jest 6, więc też dostałem taką, no taką, o, taką łychę, taką chochlę na 6 sztuk. To jest wieczorne karmienie. No chodźcie. No i teraz tu przyjdziemy. Tu przyjdziemy do tego. Tutaj jest troszeczkę więcej samczyków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem samczyków. I tutaj na 8 samczyków kupujemy raz, jednołyżkę, siedem, nam się nie patrzymy, wracamy. I tu stoi poidło, jak przyszedłem do gębnika. Obiegowe. Wstawiłem poidło, one w takim razie się napiły, zjedzą, a poidło pójdzie za chwilę. Wystawiam je na korytarz. O, jak widać, szpachelka stoi. Dzisiaj nie była używana, bo za późno przyjechałem. No i teraz pójdziemy do naszych dziewczyn. Czyli teraz będzie ta lepsza część gołębnika. Dziewczyny. No, nasze dziewczyny, one czekają, bo one są głodne jak psy. Poidło miały wstawione przed chwilą. Tutaj sprzątam raz w tygodniu tylko. Już są przyzwyczajane, jutro będzie sprzątane. Za każdym razem jak idą na lot, po prostu. Jak są, bo nie ukrywajmy, że lotujemy, lepiej u nas lecą samice. I nasze dziewczyny, tu już są 44 dziewczyny, i za 44 dziewczyny dajemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć łyżeczek. Daliśmy. I to co nam zostało, bo my nie odmierzamy karmy. To, co daj im jeszcze jedną. To co nam zostało, nie mogą dostać, nie mogą dostać więcej, bo dziewczyny muszą być zdyscyplinowane. Mogę złapać jedną, zobaczymy jak one wyglądają, bo dawno ich nie miałem też w ręku, ale myślę, że one tak w miarę chyba wyglądają, pierwszą lepszą zapiero. Chodźcie dziewczynki, chodźcie. Pierwszą zapaliśmy dziewczynę. Zapaliśmy samiczkę roczną. Numerku nie muszę pokazywać. O, mają takie skrzydełko. Jak widać, a od spodu nawet sam nie wiem, sam jestem ciekaw, zobaczę, może być. Ale od spodu są normalne, ładnie wyglądają, także ładnie trenują już nasze dziewczyny. Są oddzielone, także na tą widzę też kroją dzisiaj jastrząb, muszę ją na porannym oblocie, bo widzę, że już jest dziagnięta, przeganiają je rano dość szybko. Także u nas to tak wygląda, więc... Co jeszcze mogę powiedzieć? U nas samice nie zniosiły drugi raz jaj. Raz zniosły jajka, to co chcieliśmy to przełożyliśmy, podkładaliśmy, siedziały, część była samic na sucho, nie wychowywały młodych, część chowała, roczne samice u nas chowały, większość, wszystkie roczne praktycznie chowały samiczki, więc tak to u nas wyglądało. My nie dajemy drugi raz, nie daliśmy, żeby się naniosły. Były rozdzielone na obiegu.
i teraz siedzą już u siebie. No i już zostały pełnymi wdowami, już są tak nauczone, że jak powiem dziewczyny do siebie, to one biegną i no i tak to jest. Tak to u nas wygląda. Także życzymy Wam też dużo sukcesów. I jeszcze mogę powiedzieć, póki jest przed sezonem lotowym, to jeszcze może powiem, że na przykład u nas co poniedziałek idzie eliksir, THK i stop grzyb. To jest u nas podstawa i to idzie poniedziałek i wtorek. Ewentualnie teraz przed sezonem jeszcze idzie w środę. Patrzymy na jaka jest pogoda, ale to jest regularnie i z tym, że u nas nie idzie to na wodę, a idzie to na karmę. Bo u nas gołębie muszą wyjadać całą karmę. Także co mam więcej tutaj mówić? No podpowiadam Wam tylko takie po prostu proste nasze rzeczy. O, jak zwykle piórka na mnie, bo nawet nie zdążyłem się przebrać i się tak jak przyjechałem, to przyszedłem po prostu prosto do gołębnika. No. Także życzymy udanych lotów, udanych, no jak najwięcej sukcesów i do zobaczenia. Radości z hodowli. Tak, i radości z hodowli, przede wszystkim radości z hodowli. I do usłyszenia. Teraz ja zabiorę głos. Tak. Witam, dostałam się do głosu, więc chciałabym zabrać głos. Od razu uprzedzam, że ja z moim mężem jestem już przeszło 30 lat. I zawsze jesteśmy dla siebie konkurencją, my między sobą rywalizujemy. Zaraz on mnie nagrywa, nie wiem, czy mnie nie wytnie z tego filmu. Słuchajcie, jest wieczór, bo jest godzina, nie wiem, chyba już... 20. Bo 20 no, po 20, jest już ciemno. Nawet, nawet się zapaliła w kamerce lampa, gdzie daje mi po oczach. No i teraz chciałam wytknąć wszystkie błędy, jakie popełnił mój mąż dzisiaj chociażby przy nagraniu tego filmu, a co jest bardzo istotne i może potem Wam też poszerzy trochę horyzont. Na pewno o tym wszystkim wiecie, ale może nie wszyscy początkujący nie wiedzą. Jest godzina 20, czyli jest już zmierzch. W naturalny sposób gołąb w tej chwili spałby. Gdyby był na wolności, on nigdzie by nie latał, on by przysiadł sobie gdzieś w jakimś miejscu dla siebie bezpiecznym i spoczywałby. Dlaczego? Bo taką naturalną rzeczą jest to, że gołąb potrzebuje regeneracji. Ale to nie tylko tyle, że odpoczywa, bo śpi, tak jak my. W czasie snu, czyli tego odpoczynku, dochodzi do detoksykacji całego organizmu. Czyli wtedy zaczyna się praca nerek i tam wątroby i szyszynka wydziela melatoninę, która pozwala te wszystkie procesy przeprowadzić. Czyli teraz jak zapaliliśmy sztuczne światło, to do oka dostało się światło, które zahamowało wydzielanie tej melatoniny, czyli przerwało ten proces regeneracji i odtruwania całego organizmu, ponieważ zaczęła się wytwarzać na tą chwilę serotonina. Serotonina to jest ta witamina, że tak powiem, to nie witamina w ogóle, to jest hormon, który powoduje witalność i energię taką, jaką mamy w ciągu dnia. Czyli serotonina jest potrzebna na loty, wtedy, kiedy ten gołąb ma wydać z siebie wszystko w ciągu dnia i tak dalej, a nie w ciągu nocy. W nocy musi być melatonina, czyli normalny proces taki dzień-noc, czyli sztuczne światło w ogóle odpada. Hałasy jakiekolwiek takie nagłe, bo do stałych dźwięków są przyzwyczajone, też powodują wysoki stres. Wysoki stres, co powoduje? Potem nie ma kondycji, bo potrzeba się zregenerować, tak? Bo wytwarza się kortyzol i tak dalej. No ale teraz wracając, Marek Wam pokazał Wingforce'a. My tego Wingforce'a podajemy teraz tak, jak widzieliście. I teraz tak, w tym Wingforce'ie jest kolagen, o którym mówiłam w poprzednich filmikach. Jest też naturalny wapń i on generalnie, to nie są wszystkie oczywiście składniki, ale w dużej części to są te składniki. I tu generalnie ten Wingforce działa na to, żeby teraz na okresie treningów one nie miały zerwanych skrzydeł. My już jesteśmy po 8 treningach, więc nie ma aż takiej potrzeby, bo gołębie są rozlatane, więc nie może się przytrafić coś takiego, żeby one uległy jakiejś kontuzji nadwyrężenia tego skrzydła. Zresztą podajemy ten Wingforce już, jeszcze podawaliśmy go wcześniej, ze względu na to, żeby przygotować te ścięgna, elastyczność ścięgien, mięśni i tak dalej. Vitale Sprint to jest stara nazwa, ja to muszę Vita Sprint, to jest stara nazwa i stara etykietka. Wiecie, że zmieniliśmy etykiety ze względu na to, że wyszliśmy na rynek zagraniczny i teraz etykieta Vitale Sprint, nazwa jest Vitale Sprint i etykieta wygląda w ten sposób. Na każdej naklejce u dołu pod tym paskiem, tu nie będzie tego widać, jest zawsze stara, jeszcze stara nazwa, żeby się Państwu nie mieszało
i żebyście nie mieli takiego kłopotu. No i ten Vita Sprint i te Vitale Sprint na obecną chwilę po zmianie nazwy. To jest generalnie produkt na wydolność, tak? Chodzi o to, żeby gołębie miały większą wydolność. Wydolność większa jest wtedy, kiedy mamy głębszy oddech, ale to nie jest środek na oczyszczenie dróg oddechowych, tylko środek na oczyszczenie krwi, czyli pozbycie się dwutlenku węgla, który powstaje w wyniku wysiłku fizycznego, to wtedy organizm się zakwasza, powstaje dwutlenek węgla, wtedy zaczynamy się męczyć, mamy krótszy oddech, nie tak głęboki i jesteśmy słabsi i po prostu mniej się nam chce. A chodzi o to, żeby one były rozlatane, żeby one miały, że tak powiem, 100% tej wydolności. Nie mylić z jakąś wydajnością, czyli z energią, bo to nie chodzi o to. Chodzi o oczyszczenie tej krwi, żeby się nie męczyły szybko, żeby się nie miały zakwasów na następny dzień, żeby były po prostu w dobrej formie. No to tyle na tyle chciałam powiedzieć. Konkurencję mężowi powiedzieć. Chciałem mojej małżonce powiedzieć, żeby nie wymachała tak ręką, bo mój taki ładny gołąbek patrzy na nią i myśli, że coś mu spadnie do żarcia. Nie i ma patrzy, jedzenia. Patrzy. Tata patrzy, nie mogę wam podrzucić. I tak dzisiaj było zaburzenie, ale one już widzę, już, nie wiem czy będzie widać dobrze, bo kratki, ale one już... O, już siedzą, o, myślą, usłyszałem mój głos i już myślą, że będzie jedzenie. No dzisiaj rano dostały i teraz wieczorem dostały, a chcę, żeby po prostu już poszły spać. Także one już siedzą u siebie w celach. Tam cztery gołębie czy pięć zleciało na dół, reszta siedzi. Więc zaraz wyjdziemy, zgasimy światło. I tak to będzie wyglądało. A to moja małżonka, bo ja już nie chciałem dzisiaj przychodzić, ale mówię, dobrze, mówię, no nie będę im zaburzał tego, już dostaną jeszcze raz dzisiaj to jedzenie i już zrobię tak, jak miałem zrobić. No przyjechałem troszeczkę za późno po prostu i mówię, już nie chciałem im zaburzać, ale zrobię to i wtedy zrobiłem to i opowiedziałem troszeczkę, jak to u nas się odbywa. Także życzymy wam bardzo dobrych lotów. Dobry lot, do usłyszenia za... Zapraszamy, odwiedźcie naszą aplikację. Póki jeszcze nie zaczęły się loty, to zacznijcie sprawdzać, co, jak obsłużyć aplikację. W razie, gdyby jakieś występowały błędy, zgłaszajcie do nas. My też, to jest nowy produkt, nowe dziecko. I pamiętajcie, ta aplikacja jest totalnie darmowa, więc nie byłoby sensem nie skorzystać, nie sprawdzić, jak to działa, a naprawdę jest pomocne. Więc zapraszamy serdecznie.